Siema widzowie, z tej strony Naci Zębiaczek, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, moi drodzy, jestem na Huzuni. Tak, tak, jestem na Huzuni Maltiego. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i pewnie zapytacie zombie, dlaczego jesteś na cheatach. A moi drodzy, dzisiaj stwierdziłem, że nagram taki odcinek, gdzie po prostu przetestuję anty-cheata na Dragonie i zobaczymy, czy ten anty-cheat jest naprawdę taki słaby. Jest może on jednak dobry, więc zrobiłem takie dwie fajne próby. No i efekty będziecie widzieć po prostu w odcinku. Jeśli chcielibyście kolejny odcinek z testowania anty-cheata, być może na Dragonie, albo też na innych serwerach, to musicie wbić tutaj 2000 lajków. Pewnie zapytacie, dlaczego 2000 lajków? Ano dlatego, że ja po prostu nie lubię za bardzo psuć rozgrywki innym, ale jakby było te 2000 lajków, to wtedy wiecie, może taki odcinek nagram, no bo wiecie, czego się nie robi po prostu dla wyświetleń i lajków. No wszystko zrobi się, tak? Wszystko się zrobi, dokładnie. Więc co? Pamiętajcie, z kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkty Genesis. Także ja wam nie przedłużam. Zapraszam do oglądania, na razie i jo, pozdro! Dobra, moi drodzy, więc wbijam sobie na Dragona tutaj elegancko na cheatach i zobaczymy po prostu, jak długo będę mógł sobie tutaj elegancko tak cheatować, wiecie, bez żadnego bana. Spróbujemy się odpalić na maksa i zobaczymy, co z tego po prostu wyjdzie. Dobra, odbierzmy sobie kity. O kurde, przypadkowo wszedłem na Freecama. Aha, bo Freecam jest pod literką U. Okej, nie wiedziałem. Szczerze wam powiem, widzowie, że ja raczej tutaj słabe mam obcowanie niestety z cheatami, albo stety, ponieważ rzadko cheatuję, praktycznie nikt. Ostatni raz, kiedy cheatowałem, to było na SKKF-ie, bodajże to była 9. bądź też 10. edycja, kiedy byłem totalnie odpalony przez całą edycję i nie dostałem bana, więc wtedy się dosyć spoko cheatowało, no bo to były takie czasy, kiedy się po prostu cheatowało na tych serwerach, bo nie miały jakichkolwiek paczek. No, Dragon też na szczęście nie ma paczki, więc możemy sobie te cheaty po prostu tutaj przetestować. Jak szybko dostaniemy bana. Okej, wziąłem sobie tutaj, moi drodzy, podstawowe takie rzeczy, jakie są nam po prostu potrzebne. Z tego, co widzę, schodzi mi mięsko. Ale ja nie mam, widzowie, o kurde, znowu freakam. Ja mam tutaj Swagera sobie nadałem z mojego konta, mam nick Lodołamacz, ponieważ jest to moja druga premka, więc moi drodzy, co? Lećmy sobie pod ziemię, no i spróbujemy sobie tutaj nakopać jakieś emeraldy, bo żadnych po prostu nie mam. No a wiecie, jakby kopanie tutaj przez same tutaj kilo w 5 czy 3, no, mijałoby się trochę z celem, więc wiadomo, odpalimy jakiegoś speedmina czy coś takiego po prostu. Dobra, moi drodzy, więc sobie odpalamy tutaj speedmina. Tylko tak jak wspominałem wcześniej, ja jestem dosyć słabo tutaj obeznany w cheatach, więc speedmina sobie ustawimy, moi drodzy, no 2.0 to chyba będzie trochę za szybciej, ale tak, moi drodzy, 1.4, jak to będzie szybko kopało? Okej, to kopię praktycznie jak na kilofie 6 czy 3, więc zobaczymy, czy uda nam się tutaj nakopać dosyć dużo tych emeraldów. Miejmy nadzieję, że żaden admin się do nas nie tepnie, ani nas nie weźmie na sprawdzanie. No, oczywiście, jeśli admin wziąłby nas na sprawdzanie, to byłoby dosyć spoko, no bo wiadomo, content jest potrzebny do odcinka. Ale chcę jak najwięcej po prostu na tych cheatach tutaj nagrać. Myślę, że szybszego speedmina chyba niż 1.4 nie będę włączał, no bo po prostu się nie opłaca, więc po prostu pokopiemy na tym. Więc wykopię trochę emeraldów, jak trochę nakopię, no to wtedy po prostu tutaj wrócę do odcinka. Tylko ustalę sobie, moi drodzy, tutaj miejsce do kopania, bo potrzebujemy emę, żeby tutaj po prostu iść na klepę. Dobra, kopmy sobie. Moi drodzy, nie wierzę w to. Zostałem zbanowany. Nie, 1.4 mnie zbanowało, widzowie. Ja pierdzielę. No, najgorzej. No, ile pokopałem? Minutę? Nawet nie. No, dosłownie minutę, widzowie, pokopałem na tym speedmine. Mnie tak szybko zbanowało. Ja pierdzielę. No, tak tego nie zostawię. Zaraz robimy drugą próbę. I zobaczymy, czy naprawdę ten anty-cheat tak szybko banuje za tego speedmina, bo aż nie chce mi się w to wierzyć. To chyba jakiś po prostu przypadek był. Dobra, moi drodzy, ja tutaj wróciłem na Dragona po unbanie. Mianowicie kupiłem sobie unbana w sklepie Dragona, bo to tylko 5 zł kosztowało. Myślę, że to więcej kosztuje. Także całkiem spoko. Myślę, że taki unban kosztuje zbyt mało, szczerze mówiąc, bo więcej sobie kupuję tego unbana. No, moi drodzy, przetestowaliśmy speedmina. Speedmine niestety, widzowie, nas zbanował. Więc, no, tych emeraldów, szczerze mówiąc, za dużo nie mam. O kurde, wyszedłem przypadkowo znowu tutaj na Freecama. Niestety emeraldów za dużo nie mam, widzę, mam tylko 42 emeraldy, wykopałem na speedmine 1.4 i dostałem bana. Także no naprawdę anty-cheat pod względem speedmina jest dobry, no naprawdę jest dobry, jestem mile zaskoczony, bo myślałem, że wiecie, że tutaj no jak kopiemy sobie na hejście i tak dalej, no to nie powinno nam wykrywać tego speedmina, a tu jednak naprawdę miłe zaskoczenie, no bo ponieważ tego speedmina wykryło, więc speedmina sobie, widzowie, wyłączymy.
Ale włączymy sobie, moi drodzy, auto armora. Nie, to jest auto farm. Auto armor. O, tutaj jest auto armor. Chciałem sobie włączyć auto armora. Killaury chyba sobie, widzowie, nie będziemy póki co włączali. Chociaż może sobie włączymy killaury, widzowie. Czekajcie, kill aura. Okej, okay, killaura jest tutaj, widzowie, to jest combat, dobra, tu jest walka. Killaurę sobie damy speed, dobra, damy sobie jakoś wolno tą killaurę, reach, fof, żeby ona tutaj jakoś nie była tak dużo. Zobaczymy właśnie jak na takiej małej, czy nas zbanuje, także killaura jest, widzowie, tutaj włączona, ona się pod R-ką włącza, dobra, killaura się włącza pod R-ką, także spoko. No mamy trochę mało tych emeraldów, ale wezmę sobie, widzowie, po prostu kita, kit swagera i otworzymy tutaj po prostu case'y. Dobra, co nam zdropnie z tych case'ów? Mam nadzieję, że jakieś emeraldy. Okej, okay, wypadły emeraldy. Także spoko, tylko wyjdę z fly'a, bo ja cały czas na fly'u sobie, kurde, tutaj lekko podlatuję, bo zapominam cały czas, że ja mam tutaj, wiecie, tutaj po prostu... Te cheaty się automatycznie włączają pod przyciskami, a ja cały czas klikam bindy po prostu z przyzwyczajenia, jakie używam w Minecrafcie na co dzień. Dobra, mamy trochę emeraldów. Siłki nie będę kupował, bacie, znowu freakama wszedłem. Siłki nie będę kupował, ponieważ widzowie, na spawnie jest siłka. Ale też tutaj chyba mi dropa jakaś potka na siłkę, właśnie, siłka jedynka. No trochę słabo, szczerze mówiąc, siłka jedynkę. No ale dobra, siłka jedynka dosyć słabo, ale może być. Więc zaraz później się po prostu, widzę, na spawna poklepać i zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj zdziałać na tych cheatach. Czy dostaniemy bana. Tylko wiecie co, ja może sobie otworzę pierw te kobliksy, czy... Dobra, czekajcie, raz, dwa, trzy kobliksy. Jakaś potka na stręża. O, jeszcze jeden kobliks nam dropnął. Uwaga. I nam nic nie dropło. No dobra, widzowie, to lecimy w takim razie na spawna i zobaczymy, czy na spawnie dostaniemy bana za cheaty, czy nas po prostu zbanuje autoarmara w razie co mamy, więc nie będziemy musieli na to zwracać uwagi, aby wezmę sobie po prostu klatę. No i wezmę sobie, widzowie, też knoka trójeczkę. Tylko ja bym chciał sobie jeszcze włączyć, widzowie, antyknockbacka. Antyknockback sobie tutaj damy, antyknockbacka na może na 50, na połowę sobie damy antyknockbacka, więc lecimy, widzowie, na strefę warp PvP. Dobra, widzowie, więc jestem na strefie tutaj warp VP. W ogóle pod, ja mam pod literką F, kurde, zapominam, że tutaj nie mam bindów, muszę wpisać sobie efekty. Ja pod literką F mam flya, o Jezu, czekajcie, freecam, wyłączmy freecama. Mamy killaurę, mamy auto armora, ale nie mamy, o Jezu, patrzcie, już mi tutaj bije. Antyknockback mamy, czy antyknockback jest włączony? Tak, jest włączony antyknockback, dlaczego nie pokazuję antyknockbacka? Tutaj w ogóle ziomek, dobra, mamy killaurę włączoną. Nie wiem, czy jest włączony, czy mam włączonego, widzowie, tutaj schowek, czekajcie, schowek. Nie wiem, czy mam włączonego, widzowie, tutaj antyknockbacka, bo mi nie pokazuje, nie wiem dlaczego. Zaraz się przekonamy na drzewkarce, czy jest on włączony. Czy jest tu ktoś na drzewkarce? Dobra, jest tu ktoś na drzewkarce, siema. O kurde, ale ta killaura jest wolna trochę, co? Ta killaura jest trochę wolna. Chyba będzie trzeba ją trochę przyspieszyć, tak mi się wydaje. Tylko weźmy sobie może tutaj jakieś perełki czy coś takiego. Nie mam stręża, czekajcie, wrzućmy sobie potkę na stręża. O Jezu, na freakama przypadkowo wszedłem. Dobra, gościu, chyba wie, że jestem na cheatach, tak mi się wydaje. O Jezu, czekajcie, freakam, wyjdźmy z tego freakama. Tak przypadkowo, jeszcze na flyu byłem. Obstawiam, idzie na 100%, że gościu pisze na helpopie, że mam cheaty. Na bank, jestem tego, widzę, po prostu pewien. Jestem tego na 100% pewny, czy policz ten gościu. No ja niestety nie mam, widzowie, tego. Nie mam, niestety. Konsola mnie znowu zbanowała. Nie wierzę. Zobaczcie, to widzę, miałem dosłownie minimalnie ustawione te cheaty i znowu mi zbanowała konsola. No, jak widzicie na Dragonie, kurde, ten anty-cheat naprawdę dobrze działa. Ja nie wiem, nie wiem, widzowie. I ogólnie wam powiem, że tak mi się wydaje, że dużo osób, które nagrywa te odcinki na Dragonie z tego cheatowania, to oni właśnie zakładają kilka kod na tych mulciakach, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby oni, wiecie, tak przez całe te odcinki 15-minutowe cheatowali, na tych killaurach latali, na antyknockbackach i tak dalej. No bo jak widzicie, ja miałem dosyć małą killaurę, miałem dosyć małego antyknocka, miałem tylko auto armora i też miałem speed małym na 1.4 i dostałem po prostu bana od anty-cheata, więc nie wiem, no... Ja też, szczerze mówiąc, nie znam się za bardzo na tych cheatach, ale wydaje mi się, że no, nie było to jakoś zbyt szybko ustawione, a mimo to dostałem bana. Więc naprawdę jestem pozytywnie zaszokowany, bo dwa razy mnie zbanowało i dwa razy zbanowało mnie po dość szybkim czasie. Naprawdę, po bardzo szybkim czasie, ponieważ chyba na speedline mnie zbanowało po minucie, a na killaurze mnie też zbanowało gdzieś po minucie klepy, więc no jest to naprawdę... No, dobry wynik dla anty-cheata. Także zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Także naura!